witam w kolejnym odcinku. Fenbenat dla pięknej damy, którą miałam odrobaczyć wczoraj, ale oczywiście zapomniałam. Też nie miałam kiedy. Więc teraz jej to wymerdam i dam do zjedzenia. No mam nadzieję, że tego nie wysypię, tylko będzie szamać. Jabłuszko oczywiście dziko rosnące. Ostatnio wyczaiłam i są tak pyszne, że normalnie nie macie pojęcia. To jest moja ulubiona odmiana jabłuszek. No więc teraz z odrobaczaniem jestem na bieżąco. To była ostatnia sztuka. Reszta wszystko jest odrobaczone. Z racji tego, że filmy przesunęły się o jeden dzień, postanowiłam przedłużyć Wam te filmy. Będą trwały dłużej, tak do 15 minut będę starała się je robić. Zobaczę, jak będzie wtedy z oglądalnością. Ewentualnie później z czasem wrócimy do filmów, które są co 4 dni po 10 minut. No, zobaczymy. Na razie co 5 dni. Około 15 minut, może nie całych, może całych. No zobaczymy. Moje psy mają właśnie szajbę. Popierdzielają po całej łące. Moje wucha nie nadąża. Za mała. Sonia z Tofikiem. Ja sobie właśnie wysypuję wczorajsze zaległości. Lezę posprzątać dwie klatki. Zwitaminować moich niejadków. Pobiegały. Miejwucha cała mokra. Nie, miejwucha? No przecież, spada, jesteś mokra. Ziomek biega. Karły mu się spodobały. Co ty chcesz od Julki? Julka ma innego ziomka. Dzisiaj trzeci dzień od podania środku na rójkę. Samiczka no już troszeczkę lepiej. Ale jeszcze myślę, że może jutro nam się uda. No zobaczymy. Paweł mówił, że tak najlepiej po 4 dniach puszczać samiczkę. Dzisiaj trzeci dzień. No zobaczymy. Nie wpuściłam tak z ciekawości. Wprawdzie mamy jeszcze dużo czasu, bo tak do kwietnia zamierzam puszczać. Maksymalnie do maja. I zobaczymy, co tutaj się będzie z papudrakami działo. Bo mówię też o młodych ogólnie. Także sezon rozrodczy kwiecień, maksymalnie maj będzie się kończył. No nie uwierzycie, dała się pokryć. Zaraz ją wpuszczę do samca jeszcze raz, bo pokryją tylko je raz. A może jutro tą? Dobra, tym razem samiczka chciała, samczyk nie trafił. Ale jeszcze ją puścimy później, niech on się zregeneruje. Bo on ostatnio taki coś słaby nakrycia, ale to pewnie przez wylinkę i taki okres. Ziomek dalej biega, a ja zabieram się za sprzątanie ostatnich dwóch klatek. Tutaj dościelone i tutaj dwie klateczki posprzątane, ładnie już zgrabione. Maniek obserwuje. Tak, zabieram słomę stąd, wywożę i w sumie na dzisiaj to wszystko. Raczej skarmię statko szybciej i pójdę już do domku w sumie odpocząć. Nie wiem po czym, jak dzisiaj tylko wstałam przy garach. Fura zaparkowana, druga fura zepsuta. Sonia obserwator, Mejwucha kontroler jakości. Dobra, w sumie ja zaraz skarmiam statko i śmigam do domku. Wszystkie szamkają. Samczykowi wysypałam stare, dałam nowe. Z nadzieją, że będzie szamał już nowe. On woli się położyć. No niestety, ale pobiegał trochę dzisiaj. Poskubał pewnie trawki, więc chociaż coś sobie dziabnął. Ziomek się zmęczył. O, widzisz, a gdybyś jadł, to byś miał dużo siły. Oporny, oporny, jeszcze jutro pójdzie. Dopuszczam sobie drugą samiczkę. Raz ją pokrył. Maniek tutaj się wcisnął. Jednak woli jak mu cieplutko. Biorę się teraz za szorowanie poidełek i zobaczę, jak tam będzie z moją weną. Może jeszcze jakieś klateczki posprzątam, ale to na spokojnie. Tutaj jeszcze aż tak tej tragedii nie ma. No dobra, może jednak jest. Zmieniam zdanie. W niektórych na pewno, w niektórych jeszcze jest spoko. Ale zobaczę, czy dzisiaj mi się uda. Ale już jutro na pewno będę musiała posprzątać, bo jutro piątek, a chciałabym mieć weekend wolny, ewentualnie w sobotę dokończyć. A niedzielę mieć dla siebie. Także najpierw poidełka, ale chyba jeszcze w międzyczasie puszczę sobie samiczki do samców i wtedy dopiero zajmę się poidełkami. Poidełka wyszorowane, króliki się już dostały,
Niektóre chleją, niektóre się już napiły. Jeszcze tutaj muszę zawiesić, ale idę najpierw po wodę. Nie lubię, jak one na sucho dziubią tymi poidłami. Więc zaraz mu tutaj też poleję. Nakarmię już statko i już jest znowu ciemno. Próbowałam jeszcze dzisiaj dopuścić sobie niebieskie samiczki, ale nic z tego nie wyszło. Tutaj samczyk troszeczkę też siły nie ma, bo malutko, no malutką prawie wcale nic nie je. Będę musiała jutro z nim do weta pojechać, bo jednak zależy mi na tym samczyku. Szkoda go, a już zjeżdża z masy, już kręgosłup czuć, więc niedobrze. Zielonki nawet nie tknął, co mu dałam. Gdzie leży zielonka, a nawet zielonki nie chce. Tutaj też poidełka wyszorowane, już tutaj się... No tutaj to już w ogóle ferajna dostała. Samiczka wiecznie spragniona. Jeszcze tylko muszę wszędzie rozdać sianko i będę już miała wszystko dzisiaj z głowy. A jutro zamierzam posprzątać, jak mi się uda, wszystkie klatki z tej połowy. Czyli tyle, bo wszystkie są zajęte. No tam może karzełkowi nie będę sprzątać, bo tato na pewno syfu nie zrobiła. A przechodząc na drugą stronę, wygląda to tak. I na razie się gościu nie odzywa. Miałam do niego dzisiaj dzwonić, a w sumie nie miałam kiedy. Także będę musiała drędnąć jutro. No i drodzy widzowie, mamy problem. Samczyk prawdopodobnie ma zapalenie płuc albo coś z płucami. Mamy z nim tragedię. Podałam mu leki. Jutro na pewno chcę do weterynarza obowiązkowo zadzwonić, bo jednak na tym samczyku mi strasznie zależy. To jest taka moja miłość mała. No nie wiem, strasznie to wygląda. Widać, że ma przyspieszony oddech. Już mi to od wczoraj, czy nawet przedwczoraj nie dawało spokoju, bo tak przyglądałam mu się i widziałam, że ma troszeczkę przyspieszony oddech, ale on u mnie biegał, więc myślałam, że bardziej to jest od tego ruchu, który miał. No ale no nie, kurczę, nie podejrzewałam, że to coś gorszego. No, biedne moje. Taki piękny byczek. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że przeżyje biedaczek. Chociaż do jutra niech dociągnie i zobaczymy, co wet powie. Jakie on ma w ogóle szanse na przetrwanie. Kurde, jeszcze, że na żadnym króliku mi aż tak nie zależało, jak właśnie na tym. I tak to jest. Na niczym nie może wam zależeć, bo kurde, tragedia. Widzę, że wygodniej mu, jak oprze sobie głowę, więc położyłam mu tutaj poidełko. Zaraz go skieruję na poidło i zamknę klatkę, no i do domu. Leki mu podałam. No zobaczymy, czy w ogóle mu pomogą. Biedny. Leżę na poidełku, oby mu się polepszyło. Mężu się właśnie wybiera do pracy, więc postanowiłam zajrzeć do samca, no i... Pozostawię to bez komentarza. To był tak zajebisty samiec, że po prostu tak mi na nim zależało. Teraz zrobię sobie salę operacyjną. Kuźwa o 22. Masakra. Rozcięłam go, ale nie będę wam pokazywać takich widoków. Ogólnie płucka były dość ciemne, dużo tutaj było wody jakby z krwią, także nie wiem, chyba te płuca się zalały. Jedno było miękkie, drugie było twarde, więc no ewidentnie coś z płuckami było nie tak. To wszystko jest tutaj tak rozpierdzielone, jakby się po prostu walał po klatce i dusił. No tak to wygląda. Jest już rano. Ja tutaj zaraz wsadzę niebieską samiczkę, żebym miała ją. Matko Jula, wszystko wysypała. Dzień dobry. Mosiu, idziesz prosiaczku na internet. Po co? Nie. Jaka wariatka? No. Dzikłoska. I po żarciu. Teraz będzie wygrzebywać z gówna. No dobra, wypłosz już na tej klatce, niech sobie siedzi. To będzie dobra klata dla niej, bo to jest taki straszny wypłusz. No więc teraz będę miała klatkę, żeby oddzielić maluszki. Tylko szkoda, że na górze, ale będzie okej. Okay. Za 2 tygodnie, ewentualnie więcej, a myślę, że
Raczej więcej, bo mi się nie śpieszy, żeby je oddzielać. Jak sobie siedzą z mamusią, nabierają odporności. Już się kończy powoli cały dzień, odkąd nie ma ze mną tego samca i powiem wam, że strasznie mi go brakuje. Kurde, ja ogólnie mam bardzo luźne podejście, jeśli chodzi o króliki. Padnie, padnie, okej, spoko. No ale jednak tego mi brakuje. Mamy tutaj niebieską samiczkę przynajmniej. Ona jakoś zapełnia to. Oj, masakra. Kiedy statko skarmione, można pomiziać pieszczocha. Pieszczoch. Oj, oj, oj. Muszę się w końcu zabrać za sprzątanko. Ale kurczę, nie mam weny na to. Tak, on ma odgniotka. Odgniotami, jak macie u królików, to najlepiej udać się do weterynarza po maści. Jak jeszcze nie macie tej maści, to możecie użyć Bepanten albo sudokrem dla dzieci. Właśnie sobie sprzątam. Trzy klateczki mam już wyczyszczone, teraz sypię sandezją. I lecę ze ścieleniem. Tamte klatki ogarnęłam, teraz te i jeszcze ten rządek i już wszystko będę miała z głowy. Napiszcie mi w komentarzach, jakie chcielibyście jeszcze poradniki. Na pewno teraz będę robić poradnik, jak wymacać płody. Teraz się zastanawiam, fajnie by było poszerzyć nasz poradnik, który jest w playliście. Macie tam serię poradników. No i na pewno ten filmik dołączy i chciałabym jeszcze jakieś może dla was zrobić. Macie jeszcze jakieś propozycje? Może z obcinania pazurów? Też o tym myślałam, wcześniej nagrywałam, ale pousuwałam to. Jednak chyba kiedyś pokazywałam gdzieś tam na filmach, ale warto chyba by było dodać to też do poradnika, jak sądzicie. No i może jeszcze jakieś macie propozycje. Lubię patrzeć, jak króliki siedzą w czystym. W ogóle nie miałam wody na sprzątanie, ale pomyślałam, że jak już zacznę, to skończę i tak zrobię. Bardzo podoba mi się, że już ładnie dajecie komentarze. Bardzo mnie to cieszy. Lubię czytać wszystkie komentarze, bo tak, czytam wszystkie komentarze, jak już zauważyliście. Praktycznie wszystkie serduszkuję. Jeszcze bym chciała, żebyście poprawili łapeczki w górę. No tak, przeważnie ponad 200 jest. Jak jest 300, to jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że pod tym filmem też wbijemy 300. Dacie radę? Pytacie też, co ile sprzątam klatki. Kiedyś sprzątałam co tydzień, potem co półtorej tygodnia, a teraz sprzątam, jak widzę, że jest brudno. Czyli zazwyczaj to wychodzi co półtorej do dwóch tygodni, no czasem nawet dłużej. A u takich karłów, no to praktycznie tak samo, bo one mają mniejsze klatki u mnie. Jedziemy z ostatnimi klatami, temu damy pobiegać, dwie samice schowane i kończymy tą zabawę na dzisiaj. Agent złapany. Straszył się mnie, bo go przyłapałam za klatkami, a tam sypałam trutkę pod spodem, znaczy pod klatkami sypałam z tamtej strony. Nie sądzę, żeby zjadł, no ale różnie bywa. Ja się zabieram za grabienie syfu i na dzisiaj wszystko. Znaczy, jeszcze trzeba nakarmić stado i wtedy będzie wszystko. Pięknie. Czysto. Jeszcze tylko trzeba motorek mężusia wstawić. O, jest ciężki. I wywieźć to. Dzisiaj na kolację wleciało jabłuszko, małe połóweczki. Pokroiłam im ładnie i wszystkim dałam tutaj samiczki. Wszystkie dostały po dwa kawałki, a na drugiej połowie po jednym kawałeczku dla każdego. Nie włączę niestety latarki, bo bateria mi pada. Także mamusia też dostała tutaj z dziećmi dwa, żeby maluchy po prostu poskubały czegoś nowego. No i dostały sianko i jeszcze lecę sypnąć mieszanki. 18:00, króliki skarmione, jest już ciemno. Ja tak zazwyczaj, jak się już zaczyna szybciej robić ciemno, to karmię o 18:00, gdzie zazwyczaj robię to o 19:00, a w lato to i nawet o 20:00, ale teraz robię to coraz szybciej, czyli o 18:00. No a jak już będzie ciemno nawet od 15:00, to i tak pewnie będę karmić o 19:00, jak przeważnie. Jest grubo po 11:00, ja mgła dalej się utrzymuje. No ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze, ja wam dziękuję za oglądanie. Nie wiem, ile w sumie ten film wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie długi. Nie zapomnijcie zostawić łapeczkę. IKEA was o to prosi. I nie tylko IKEA. Damy radę zdobyć 300 łapek? Mam nadzieję, że tak. Nie zapomnijcie zostawić komentarza na dole. Trzymajcie się, hej!